Witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chcę się z Wami podzielić taką informacją. Większość osób mieszkających w bloku, słuchajcie, ma domofon. Mniej więcej domofony są różne. Natomiast, słuchajcie, no ja trafiłem akurat na domofon firmy ACO. Tak jak to, słuchajcie, wygląda. No i z tego, co zasięgnąłem sieciowej opinii, urządzenia dobre, ale niestety technicznie od czasu do czasu ludzie mają problemy ze słuchawkami. Słuchawka, słuchajcie, wykonana z plastiku, no nawet solidnego. Po upadku gdzieś tam teoretycznie nic się nie dzieje. Natomiast słuchajcie, problem jest taki, że słuchawka milczy. Zaraz dokończę Wam dalej, co znaczy milczy. Natomiast słuchajcie, do tych, którzy nie znają jeszcze mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Zawsze coś tam nowego się dowiecie. Coś tam możecie znaleźć, jakiś artykuł dla siebie, jakiś tam pomocny. Czasem się może przydać, natomiast jak się filmik ogólnie przyda komuś, to proszę łapeczkę do góry. No i dobra, no i lecimy dalej. Słuchajcie, efekt taki. Słuchawka milczy, na dole jest, słuchajcie, domofon cyfrowy, czyli wpisujemy kod. Po wpisaniu tego kodu niestety na górze nie mamy żadnej informacji. Dopóki nie mamy żadnej informacji na górze, że ktoś stoi na dole, no to jedno, że my nie wiemy o tym, a kolejna sprawa jest taka, że domofon nasz nie obudzi się. I my otworzenia drzwi również nie możemy dokonać. Tu mamy guziczek, słuchajcie, do otwierania. Niestety to wszystko milczy. Wygląda to tak, jakby po prostu okablowanie było gdzieś tam uszkodzone, gdzieś tam coś tam i tak dalej. No więc słuchajcie, co trzeba zrobić przede wszystkim? Od czego trzeba zacząć? Ja Wam pokażę, co jest największym mankamentem i minusem. Wiem, że producenci będą mnie przez ten filmik lubili, ponieważ no, większość osób sobie będzie potrafiła naprawić taki domofon w bardzo dużym, szybkim skrócie po moim filmiku. Przede wszystkim nie będę Wam tłumaczył, jak rozebrać domofon. Ja już tu, słuchajcie, rozebrałem. Słuchaweczkę, wiadomo, że ściągamy. Tutaj od dołu, słuchajcie, mamy takie miejsce, w które wkładamy śrubokręcik. Po włożeniu tego śrubokręta schodzi nam już obudowa. No i słuchajcie, w środku pod tą budową mamy płytkę. Mamy płyteczkę, do której zaraz dojdziemy. No i słuchajcie, co na tej płytce macie dwa przewody. Płytkę wypinacie, tam są takie zaczaski po boku. I macie dwa przewody. Zapamiętajcie, jak te przewody idą, dlatego że tu przewodów pomylić nie możecie. Tam są bieguny, jest plus, minus, także musicie sobie to gdzieś zapisać na kartce, chyba że gdzieś tam macie jakąś prostszą, inną metodę, nie? W każdym bądź razie wypinacie te dwa przewody, słuchawkę możecie sobie wypiąć, będzie Wam lżej. No i wypinacie całą płytkę do siebie. No i dobra, słuchajcie, ja już Wam pokażę rzecz zdemontowaną, ponieważ no, wyciągnąłem, pozwoliłem sobie wyciągnąć wcześniej, żeby Waszego czasu po prostu nie zatruwać. Więc słuchajcie, tak wygląda nasza płyteczka. Tak wygląda, słuchajcie, kurka wodna. Niefortunnie wyleciał sprzęt. Tak wygląda, słuchajcie, nasza płytka z elektroniką. Mamy dwa układziki, parę kondensatorków, mikroswitch i jeden taki switch przełączany. No i słuchajcie, przede wszystkim, co robicie? Robicie sobie próbę tutaj tego switcha. Ten switch ma najnormalniej w życiu dwa styki zwarte i rozwarte. To jest taka para styków przełączanych. Znaczy ogólnie oględziny możecie sobie zrobić, bo może się czasem okazać tak, słuchajcie, tutaj na dole w domofonie macie taki przełącznik. Dokładnie, to jest ten przełącznik. Może się okazać, że ten przełącznik czasem możecie mieć na przykład uszkodzony, wyłamany, gdzieś tam dziecko uderzyło i tak dalej, więc takie coś się może zdarzyć. Jeżeli ten włącznik jest dobry, to słuchajcie, większość takich przypadków to jest właśnie o tutaj. O, to zaraz dojdziemy. Opowiem wszystko po kolei, bo potem już nie będziecie chcieli oglądać, a czasem ktoś tam komuś się może przydać. Tu słuchajcie, jest to przyłącze, które ma ten właśnie plus minus. O tutaj, czyli ten plus line i minus. To są te przewody, których słuchajcie, nie możecie pomylić, bo po prostu najnormalniej w życiu uszkodzicie sobie słuchawkę. Włącznik, no wiadomo, to jest ten, co mówiłem. Czasem może być tak, że on się, słuchajcie, Wam wyłamie.
Bo ja już rozumiem, że próbę dokonacie sprawdzenia, że ten włącznik jest przełączony w pozycję wyłączoną. To jest to, z worek słuchajcie, nie zmieniamy, bo tu macie z worki do konfiguracji, więc tutaj tego nie zmieniacie. To jest po prostu adres, pod jaki ty słuchawka ma dzwonić. Więc tutaj, jak już mamy to zostawione, to tego nie ruszamy. Natomiast słuchajcie, czepiamy się czego? Czepiamy się tutaj już głównego tego naszego tematu, który psuje nam całe zagadnienie. To jest, słuchajcie, ten mikroswitch. Tak jak widzicie, ja już przeze mnie rozebrany, żebyście mogli sobie go doglądnąć. To jest jego góra. No. To jest jego góra. ZJCZ. Jak będziecie potrzebowali nazwę tego, czy symbol, powiedzmy, tego switcha, to ja wam go podam. Bo on, słuchajcie, w sieci dostępny. Ten switch kosztuje dosłownie około kilku złotych. 3-4 złote kosztuje taki switch. Może nawet gdzieś tam czasem taniej znajdziecie. Choć nie warto kupować za złotówkę, bo wiadomo, to się przekłada na jakość. Natomiast słuchajcie, co się dzieje? Macie takie coś. To jest w switchu. Tu, słuchajcie, jest taka sytuacja. Do tego czegoś przychodzi przycisk. Ten, który jak odwieszamy słuchawkę, to on sobie ten guziczek wciska tutaj właśnie tego switcha. Tu przychodzi taki bolczyk, o, tu przychodzi bolczyk i to robi klik, 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 klik. I może się okazać tak, że to klik, klik wam robi, ale mikroswitch nie działa. Więc słuchajcie, jaka jest sprawa. Żeby się dostać do tego switcha, jeżeli chcecie go zregenerować, bo da się go zrobić, bo on się, ja wam wytłumaczę zaraz, co się dzieje. Słuchajcie, od tyłu odchylacie klapeczkę, ten ząbek, znaczy się odchylacie, wciskacie to coś, wciskacie w dół i drugi ząbek wam tutaj wyskoczy. Jak wam wyskoczy ten ząbek, to się wam właśnie ujawi takie coś. Pojawi to wam się takie coś. No i teraz słuchajcie tak, jak w środku macie takie ustrojstwo, już znaczy zdjęte macie to ustrojstwo, to w czym się robi problem? Słuchajcie, tu są takie dwie łapeczki. Producent niestety troszkę zawalił i na tych łapeczkach zamontowane są sprężynki. Jedna sprężynka i druga sprężynka, która trzyma dwie blaszki. Są, słuchajcie, takie dwie blaszki. Może mi się uda pokazać. O, takie dwie blaszki, które przełączają styki. No i słuchajcie, może się okazać tak, że któraś sprężynka po prostu wam zeskoczy, bo są dwie blaszki, dwie sprężynki. Jeżeli wam któraś zeskoczy, to najnormalniej w życiu on będzie dalej klikał, ale niestety nie będzie przełaczał par. A te pary musi niestety przełączać. Bo tak jak powiedziałem, macie dwa styki zwarte i dwa rozwarte. No także słuchajcie, zakładamy to. Aha, słuchajcie, co zrobić, żeby to się utrzymało? Te łapeczki, o te dwie takie malutkie. Może mi się to uda pokazać. Zaraz słuchajcie. O te dwie łapeczki musicie troszeczkę podgiąć. I najnormalniej w życiu puścić na nie kleju. Nawet widać, u mnie jest troszeczkę jedna odgięta, to jest ta, z której sprężynka spadła. Także podginacie sprężynkę, a czy może tą sprężynkę, podginacie tego pina plastikowego, podklejacie troszkę kleju, żeby się usztywnił. Zakładacie sprężynki, blaszki, wciskacie z powrotem całego switcha do środka. Chyba że chcecie go wymienić, no to musicie już go rozlutować. Ale bez lutowania można go spokojnie poskładać, troszkę cierpliwości. No i domofon będzie dalej działał, zamiast wydawać kilkadziesiąt złotych. Także słuchajcie, myślę, że się filmik komuś przyda. Jak się przyda, łapeczka w górę. No i naprawdę zapraszam do subskrypcji, a przekonacie się, że to się sprawdza. Bo coś tam nowego zawsze się dowiecie, a to nie boli. No. Także jeszcze raz dziękuję i pozdrawionka, do następnego filmiku. Cześć.